Dziękuję, panie marszałku, panie ministrze, Wysoka Izbo. Mam przyjemność przedstawić stanowisko Klubu Parlamentarnego Platformy Obywatelskiej w sprawie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego. Projekt ten dotyczy utworzenia Korpusu Weteranów Walki o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej oraz udostępnienie w szerszym zakresie osobom go tworzącym środków komunikacji kolejowej i autobusowej poprzez zmniejszenie kosztów korzystania z nich, ponadto zniesienie barier administracyjnych w korzystaniu należnym kombatantom i ofiarom represji przywilejów, wprowadzanie ułatwień w dostępie do świadczeń opieki zdrowotnej. W Polsce żyje około 160 tysięcy kombatantów i osób, które były represjonowane przez oba totalitaryzmy w więzieniach, łagrach i obozach koncentracyjnych. Uważamy, że należy niezwłocznie zwiększyć pomoc państwa dla tej grupy społecznej, aby ułatwić im codzienną egzystencję. Projekt rządowy zawiera cały szereg regulacji prawnych, m.in. dotyczących świadczeń opieki zdrowotnej. Ważnym rozwiązaniem jest ustanowienie dnia 1 września, Dzień Weterana Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej, i utworzenie Korpusu Weteranów i członkostwo w nim osób represjonowanych i pokrzywdzonych. W projekcie ustawy również jest zapis mówiący o tym, że minister do spraw zabezpieczenia społecznego, po zasięgnięciu opinii prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, określi w drodze rozporządzenia miejsce odosobnienia, w których warunki pobytu nie różniły się od warunków w obozach koncentracyjnych i w których osadzone osoby pozostawały w dyspozycji hitlerowskich władz bezpieczeństwa, więzienia i obozy NKWD lub więzienia lub obozy będące pod nadzorem NKWD, w których były osadzone osoby narodowości polskiej lub obywatele polscy innych narodowości. Regulacje ustawy o kombatantach skierowane są do tych osób, które walczyły o niepodległość lub ryzykowały życiem dla ochrony współobywateli, to jest kombatantów lub osób, których działalność uznana została za równorzędną z kombatancką albo doznały określonych bezpośrednich represji ze strony machiny państwowej lub systemów totalitarnych. Proponowany Wysokiej Izbie projekt rządowy w pełni określa zasady zadośćuczynienia i rekompensaty za walkę o wolną i niepodległą Polskę. Projekt ustawy regulowałby sprawy kombatantów i ofiar represji, którym należy się głęboki szacunek wszystkich rodaków oraz szczególna troska i opieka ze strony instytucji państwowych. W związku z powyższym proszę w imieniu klubu o przyjęcie projektu oraz skierowanie go w celu procedowania do dwóch komisji, do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny i Komisji Obrony Narodowej. Dziękuję za uwagę.